sofelek. Moi rodzice ci pożyczyli kasę, kredyty i tak dalej. Zateczkę i zasuwaj, szukaj klientów. Proste? Proste. Nie, mnie to jest niepotrzebne, nie, ja sobie poradzę. No to też jest błąd. Musi być ekwilibrium, równowaga w braniu i w dawaniu. Inaczej jest przechył, albo na jedną, albo na drugą stronę. Rano wstał, przeciągnął się, ziewnął i coś już dla wszechświata z siebie dał. Wojtek, ty myślę realnie. Przecież to nie dla ciebie. Ty się do tego nie nadajesz, bracie. Nie podbijaj bębenka młodzieńcze, bo ja wyskoczę tutaj z tego miejsca, gdzie tu siedzę. Boże święty, tak przebiję. Od dawna zastanawiało mnie, co dokładnie sprawia, że dana osoba osiągnęła sukces w marketingu sieciowym. Aby odpowiedzieć na to pytanie, postanowiłem po prostu, że spytam tą osobę, jak ona do tego wszystkiego doszła. Także, żeby nie przedłużać, przechodzimy już i zapraszam Was serdecznie do kolejnego odcinka serii MLM Okiem Praktyka. Zaczynamy! Janusz Dąbrowski, absolwent Politechniki, wieloletni nauczyciel, obecnie emeryt. Zajmuje się aktywnie profilaktyką holistycznego podejścia do zdrowia oraz biznesu MLM. Autor 17 książek w tematyce odżywiania, suplementacji, pól elektromagnetycznych oraz wody i jej tajemniczych właściwościach na funkcjonowanie organizmu. Prowadzi również wykłady, szkolenia i warsztaty dotyczące m.in. network marketingu, branży, którą zna od 30 lat. W ciągu ostatnich 10 lat przewinęło się tylko przez ich stacjonarne formy ponad 15 tysięcy uczestników. Bardzo otwarte na nowoczesne rozwiązania i ogromnie ceniący budowanie biznesu oraz relacji na solidnych, etycznych wartościach. Dzień dobry, moje drogie i moi drodzy. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii MLM Okiem Praktyka. I tak jak już w czołówce widzieliście, no dzisiaj mam mega wyjątkowego gościa. Po prostu aż sam tutaj wewnętrznie tak się cieszę, że będę mógł z nim porozmawiać. Jest tutaj ze mną Janusz Dąbrowski, człowiek, który ma potężną wiedzę zarówno i o networku, i o zdrowiu, i zresztą o życiu. Także dzisiaj będzie bardzo, bardzo merytorycznie. Także witam Cię serdecznie, Januszu, i oczywiście bardzo dziękuję Ci za przyjęcie zaproszenia. Dziękuję, Wojtku. Dziękuję w ogóle wszystkim, że możemy się widzieć, że możemy sobie po prostu porozmawiać. To jest wielka też przyjemność gościć, bo dla mnie Wojtek jest, dzieli nas różnica lat, ale PESEL to nie jest ważny. Ale Wojtek i jego grupa, jego przyjaciele, bo wiem, z czym się zajmują, zresztą sam teraz korzystam przecież z tego, robią naprawdę kapitalną robotę, między innymi świadomościową. Będziemy mówić między innymi o MLM-ie, o networku i to, co Wojtek robi ze swoją grupą, z przyjaciółmi, to jest to, co mi też w duszy gra. Także zapraszam też do wysłuchania. Oczywiście możecie to przyjąć, możecie to odrzucić, możecie część przyjąć. Nie roszczę sobie pretensji do góryzmu, do autorytatyzmu i tak dalej, i tak dalej. Tak, super. Także no, jestem przekonany, że będzie mega wartościowa rozmowa, także przygotujcie sobie coś do notowania, bo tutaj będzie takie no, bardzo, bardzo treściwa wiedza, bo już z Januszem troszkę wcześniej też rozmawialiśmy, także ja mniej więcej wiem, czego się spodziewać, ale wiem, że na pewno będzie jeszcze więcej tutaj niż mogę się spodziewać. Także dobra, przechodzimy do pierwszego pytania, Janusz. Pierwsze pytanie oczywiście standardowo, takie rozgrzewkowe, jak ja to zawsze mówię, żeby tutaj widzowie oprócz tej czołówki mogli już poznać Ciebie bliżej. Powiedz proszę, Janusz, w ogóle jak zaczęła się Twoja przygoda z network marketingiem, kiedy to w ogóle było, co było takim Twoją motywacją, że w ogóle zacząłeś się tutaj działać w tym modelu biznesowym, no i jak gdzieś tam ta historia tak oczywiście w skondensowanym skrócie w ogóle przeprowadziła Ciebie przez życie? Jasne. Słuchajcie, to był chyba 90 czy 91 rok, ubiegłe stulecie, fajnie to brzmi. Byłem dyrektorem dużej szkoły, 1200 uczniów, tak? Mój rocznik, 91, tak w ogóle, to dopiero ładnie. Się rodziłem, jak ty już działałeś. Dopiero się rodziłeś, no i akurat przyszła do mnie moja zastępczyni w szkole i mówi: Janusz, tutaj mam takiego kuzyna z Australii, czy nie wynająłbyś sali, bo tam chcę mieć jakąś pewną prolekcję, a w ogóle ty jesteś trochę kręcony, więc może też byś przyszedł. No i w każdym razie chodziło o co? Że wchodził do Polski Amway, o czym ja nie miałem zielonego pojęcia. Oczywiście wynająłem człowiekowi tą salę. Byłem, bo chciałem posłuchać i on rysował kółeczka, a ja nie miałem zielonego pojęcia, co te kółeczka oznaczają i z czego się tu biorą pieniądze.
To było jeszcze takie budowanie struktur na sucho wtedy. Dopiero po pewnym, chyba po pół roku Amway na dobre wszedł do Polski. I tak to się zaczęło. Nie miałem żadnej opieki. To były cztery tylko wtedy produkty. Mówię o tej firmie, no nie współpracuję teraz z tą firmą, ale uważam, że to był bardzo dobry początek, coś się zaczęło w moim życiu. I to był początek z MLM-em. Nie miałem o tym zielonego nawet pojęcia. O budowie struktur, o zasadach. Nie miałem żadnej opieki, bo on wyjechał do Australii i nikt się mną nie opiekował. Ale później mnie to wciągnęło i zacząłem się po prostu dalej interesować tymi historiami. To był ten taki początek MLM-u. Później było jeszcze kilka innych firm. Teraz od 10 lat też współpracuję z pewną firmą, ze zrozumiałych względów, że nie będziemy mówić, ale robię to, co mi w duszy gra przede wszystkim, a to, co mi w duszy gra, to jest przede wszystkim zdrowie, w ogóle profilaktyka zdrowotna i taka idea fix, to znaczy chęć pokazania ludziom, wszystkim nam, że można usamodzielnić się, jeżeli chodzi o zdrowie, o dbałość o zdrowie, o finanse i tak dalej. My jesteśmy niewolnikami systemu i trzeba jednak uciekać z tego systemu, jak tylko się da. Super. A tak jeszcze doprecyzowując to pytanie, bo chciałbym dowiedzieć się też jednej rzeczy. Podejrzewam, że widzów też to może ciekawić, bo właśnie powiedziałeś, że zaczynałeś w firmie Amway i no wiadomo, różne rzeczy się wydarzają. Wiadomo, to nie będziemy mówić, że to jest zła firma, bo to jest bardzo dobra firma, która dalej przoduje na rynku. Tak, ale jak najbardziej. Powiedz w ogóle, co tak jakby najbardziej tobie się spodobało w ogóle w samym modelu, jeżeli chodzi o network marketing, że jednak mimo tego, że zmieniłeś firmę, to w modelu dalej jesteś przez te 30 już lat. Tak, słuchajcie, no właśnie duże doświadczenie mnie, znaczy ja lubię wiedzieć, co w trawie piszczy, więc jeżeli zabieram się za coś, nieistotne, czy osiągam wówczas większe, czy mniejsze sukcesy i tak dalej, ale staram się poznać mechanizmy i starałem się też poznać zasady funkcjonowania MLM-u, takiego tradycyjnego MLM-u, o co w tym wszystkim chodzi. I teraz, jeżeli mielibyśmy powiedzieć sobie, co daje MLM, jakie korzyści z tego możemy mieć, to jest cała potężna, słuchajcie, lista. Trzeba tutaj zacząć najpierw, bo też to tłumaczę moim przyszłym, znaczy potencjalnym partnerom, czym jest MLM, bo to jest obrosło szereg mitów, kłamstw, przeinaczeń, niezrozumień, nieporozumień i tak dalej, i tak dalej. Dla mnie MLM to jest po prostu bardzo fajna, fantastyczna wręcz działalność gospodarcza, biznesowa na zasadzie takiego quasi outsourcingu, czyli ja jestem zewnętrzną firmą i nieważne, czy mam działalność, czy też nie, mogę wejść, mogę tylko korzystać z produktów na przykład jakichś tam, natomiast mogę również zacząć zarabiać. I teraz na czym to wszystko polega? To jest bardzo proste. Mnie to bardzo wzięło. Znaczy dla większości z Was to są żadne tajemnice, ja niczego nie odkrywam, ale być może będą to słuchać ludzie, którzy no, dopiero zaczynają. Więc ja po prostu podejmuję współpracę z jakąś firmą macierzystą. Nie interesują mnie w tym momencie badania naukowe, załóżmy, jakieś procedury, jakieś certyfikacje, transport, ta cała logistyka, naliczanie pieniędzy, tego wszystkiego. Ja się zajmuję jedynie tym, czym się zajmuję. To znaczy na przykład sam użytkuję produkty, mogę dzielić się informacjami z innymi, mogę pomóc innym w różny sposób. W moim przypadku akurat to jest, mówię, profilaktyka zdrowotna, szeroko bardzo pojęta. To od wielu lat mnie to po prostu kręciło i to szerokie aspekty, bo nie tylko powiedzmy odżywianie, suplementy czy coś w tym rodzaju, ale pola elektromagnetyczne, woda, w ogóle wszystko, co się wiąże, co ma na wpływ na nasz organizm. I to jest kapitalny biznes. Ja się koncentruję tylko na przekazie informacji ewentualnie, na uczeniu, na wskazywaniu. To jest biznes, który po prostu, to jest wyjątkowa koncepcja zarabiania. Wielu z nas mówi, że to nie jest biznes najlepszy ze wszystkich, ale dla wielu to jest biznes lepszy. Jaka jest na przykład wejściówka jest? Swego czasu, powiem Wam, zdradzę pewną tajemnicę, jak już byłem na emeryturze, dyrektor szkoły były, 1200 uczniów, ponad setka ludzi załogi. No i jaką emeryturę mam? No na pewno nie wąską, bo mam nie wąską w stosunku do innych. 1600 parę złotych,
Więc jednocześnie rozumiecie, jaka była motywacja, co miałbym robić innego w życiu, tak? No ale były też chude lata, no więc wiele lat, znaczy wiele lat temu, no w 2008 mniej więcej rok, pracowałem przez 2 lata w cukierni, wypasionej cukierni, chłopak dopiero ją otwierał i nie miał ludzi, szukał cukierników, no i wtedy pewien ktoś mówi, słuchaj, weź Janusza, bo on umie w kuchni chodzić, czyli umiem pewne rzeczy robić. Faktycznie, ja lubię takie różne historie, ja odpowiadałem w tej cukierni za wypieki, nie będąc cukiernikiem, stworzyłem nawet swoje własne receptury, ale to już po prostu mniejsza. I teraz o co chodzi? Chłopak otwierał, słuchajcie, on włożył chyba 500 czy 600 tysięcy złotych w kredytach, w leasingach. Po 4 latach on dalej te leasingi płacił. Dlaczego? Bo ciągle dokupywał jakieś sprzęty. I teraz rozumiecie doskonale, co mam na myśli. Chcąc otworzyć tradycyjny biznes, to musimy liczyć się z tym, że wkładamy potężną kasę. A tutaj ile? Kilkaset złotych zazwyczaj? I wiecie co? Ja uważam, że to jest w pewnym sensie o paradoksie. Ryzyko to nasze, ryzyko nas, sponsorów, bo my, którzy ewentualnie wprowadzamy, uczymy ludzi, naszych potencjalnych partnerów z tego biznesu, my dużo ryzykujemy. To nie nasi partnerzy ewentualnie ryzykują, tylko my. Dlaczego? Poświęcamy czas, nieraz trzeba pojechać do tego partnera, spalić paliwo tam i z powrotem, w tradycyjnym oczywiście tym działaniu. Od tego już odchodzimy, będziemy o tym mówić. I teraz tak, taki partner po pewnym czasie, no powiedzmy po 2-3 miesiącach, mówi nie, to nie dla mnie. I teraz tak, jeżeli on, załóżmy, zainwestował 1000 złotych w ten cały biznes, bo jakieś szkolenie zaliczył i tak dalej, to on machnie ręką, dobra, zostaw tam, żona mu powie, 1000 złotych to jest nic, zostaw feluś, kawusie ci zrobię, otwórzmy sobie telewizor, któryś tam odcinek telenoweli obejrzymy, ja cię poprzytulam do piersiątko i będzie dobrze i tak dalej, to niczym się nie przejmuj, papu nam starczy. Natomiast gdyby miał włożyć 100-200 tysięcy złotych, to ta sama żona powiedziałaby, co Felek? Moi rodzice ci pożyczyli kasę, kredyty i tak dalej, zateczkę i zasuwaj, szukaj klientów. Proste? Proste. No i jeszcze tak, mam nadzieję, że Wojtek, że pozwolisz mi się, że tak powiem, wygadać troszeczkę, więc słuchajcie, mówiąc jeszcze o MLM-ie, on nie jest idealny. To nie jest idealny biznes, bo nie ma takiego. Natomiast daje, mówię, cały szereg korzyści, ale trzeba się tu napracować, nachodzić, po prostu nauczyć się, zmienić swoje paradygmaty, nauczyć się zupełnie czegoś nowego, ale daje, słuchajcie, taką satysfakcję i tyle zmienia w życiu różnych ludzi, że tego się nie da opisać. Widzę po swoich partnerach, z którymi współpracuję, jacy byli na początku, jacy teraz są, co im się zmieniło na przykład w głowie, z czym sobie poradzili, jak bardzo asertywni zaczęli być na przykład, bo tego też uczymy, bo spotykamy się z różnymi ludźmi. Teraz nawet sprawa taka, no dobra, szkolenia, jeżeli to są stacjonarne szkolenia, słuchajcie, no jest wielu ludzi, którzy, no wszystko zależy od tego, w jakich gronach się poruszamy, w jakich grupach, z kim mamy do czynienia, ale są ludzie czasami, no z niewielkiej miejscowości, którzy nigdy nie mieliby szansy, sorry, ale taka jest prawda życiowa, nigdy nie mieliby szansy na przykład być w jakimś bardzo dobrym hotelu, pobyć, zobaczyć, jak to funkcjonuje. I oni też spotykają się z tym światem i dla nich to przestaje być czymś tam kim wielkim. To jest takie otrzaskiwanie się też, no nie? A więc to jest naprawdę, jest to po prostu sensowne. Z drugiej strony, posłuchajcie, no bez wielkich nakładów my możemy mieć partnerów w całej Polsce, w wielu innych krajach. Wiele naszych firm macierzystych działa w wielu krajach świata i tam wszędzie możemy mieć partnerów. Już po pewnym czasie nawet nie wiemy, kto, gdzie, co kupuje, za ile kupuje. My tylko otrzymujemy po prostu bonusy i tak dalej, i tak dalej.
No i co jeszcze? MLM to jest podstawa do spełniania naszych marzeń, ale myślę, że o tym jeszcze sobie troszeczkę powiemy. Tak, na tak, pewno. Takim telegraficznym troszeczkę skrócie, ale jednocześnie dość szeroko bym to wszystko ujął, no nie? Jasne, jasne, tak. To wiadomo, że tak, taka wiedza jest też bardzo potrzebna właśnie, żeby jeszcze bardziej to podkręcać tą świadomość. To jest niesamowicie istotne. Także super, tutaj to wszystko zostało powiedziane. I dobra, Jan, przechodzimy do kolejnego pytania, bo porozmawialiśmy właśnie o tym networku. Wiemy, że fajnie, że to jest też takiego wybrzmiało, bo wiele osób mówi, że a, to jest najlepsze w ogóle. No nie ma, takie właśnie powiedziałeś, no nie ma, tak samo i w biznesie tradycyjnym, jak i w pracy na etacie, jak i w networku. No są wyzwania zawsze, one będą i nie ma czegoś takiego jak najlepsze. Najlepsze dla nas ewentualnie coś może być, tak, gdzie ogólnie jest najlepsze. Także czym warto kierować się? No to jest, myślę, że bardzo istotne pytanie, żeby właśnie jakieś wartości zastosowały, a wiem, że ty jesteś człowiekiem, który ma wartości i się ich trzyma, co jest piękne. Jakie właśnie wartości powinny iść właśnie za tym działaniem w właśnie networku? Jaka wizja, jaka misja powinna być gdzieś tam, żeby faktycznie no to wszystko no miało te wartości w sobie i się wszystko to spinało? Tak, słuchaj, no poruszyłeś bardzo ważne zagadnienie dotyczące tego, co robimy, bo tak prawdę mówiąc, to warto, żeby każdy z nas zastanowił się nad celem naszej pracy w MLM. Jak przeważnie kogoś tam zapyta się, no to wszystko sprowadza się do prostej, do prostego wyrazu z czterema literami. Kasa. Kasa, misiu, kasa, tak? Przepraszam, tak trochę wulgaryzuję, kolokwializuję to. Natomiast o co chodzi? Trzeba zrozumieć, że pieniądze nie są wszystkim i pieniądze nie są celem samym w sobie. Co mamy z pieniędzy? Blaszaki jakieś złote, papierki, nieważne, euro, dolary i tak dalej, i tak dalej. To nie jest to. Pieniądze są też tylko narzędziem. O, trzeba jeszcze tutaj odpowiedni stosunek do pieniędzy mieć, bo teraz pytanie, co nam w głowie, jak my te pieniądze widzimy. Niektórzy widzą w pieniądzach zło całego świata i tak dalej. Pieniądze niszczą, pieniądze demoralizują. Bzdura. Pieniądz to jest tylko narzędzie, i jednocześnie środek, ale środek do czego? Na przykład do spełniania marzeń. Więc pytanie, jakie masz marzenia? Ja o tym też mówię niejednokrotnie na szkoleniach. Jakie masz, człowieku, marzenia? Jeden ma marzenie bardzo materialne, bo na przykład swoje własne, osobiste. Chce mieć piękny dom, piękną jakąś działkę. Widzi, buduje to w swojej wyobraźni, co chciałby osiągnąć. Inny chciałby wykształcić swoje dzieci, inny chciałby po prostu pomagać biednym dzieciakom, na przykład z ubogich rodzin, wykształcić się. Moja idea taka fix też, żeby po prostu fundować jakieś stypendia dla naprawdę wartościowych ludzi. Co prawda wszyscy są wartościowi, tylko że oni o tym nie wiedzą często. Inni z kolei na przykład no, chętnie by przeznaczyli jakieś pieniądze na ośrodki pomocy zwierzętom i tak dalej, więc tych marzeń całe masy mamy. Może to jest pielęgnacja hobby, ktoś lubi łowić ryby, więc marzy o wędkach, o jakichś innych historiach i tak dalej. Dlaczego tego nie ma mieć? Co nas ogranicza? Pieniądze, bardzo często, a więc pieniądze mogą służyć do czynienia dobra. A na przykład jestem melomanem, uwielbiam płyty, uwielbiam koncerty, a niestety nie stać mnie na to, na wyjazd, na koncert na przykład Deep Purple. Marzenie. Czy jakiegoś innego zespołu, czy kupienie jakiejś tam po prostu płyty, krążka i tak dalej, i tak dalej. A więc pieniądze. Tylko, że pieniądze nie mogą być celem samym sobie. I teraz dochodzimy do następnych spraw. Otóż uważam, że jeżeli nawet nie firmy, to my, jako prowadzący ten biznes MLM-owy, powinniśmy mieć wizję nakreśloną i pewną misję. Na przykład ja też na początku kiedyś nie miałem, tutaj nie zastanawiałem się nad tą wizją, misją, to pewne rzeczy mi w duszy grały. Dopiero chyba jakieś 2 czy 3 lata temu po prostu opracowałem to sobie, rozpisałem i w tej chwili na szkoleniach stacjonarnych, które miałem, a teraz raczej na online się przerzucam bardzo mocno, bo te ostatnie 2 lata to nam troszeczkę namieszały i bardzo dobrze, że namieszały. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Przerzucamy się na coś innego, też zaraz o tym pewnie powiemy. Więc jaka na przykład jest moja wizja tego, co ja robię?
A taka, otóż, że świat nie może być przepełniony biedą, cierpieniem, chorobami, narzekaniem i takimi innymi rzeczami po prostu. Ja uważam, że trzeba to nasze życie wypełniać radością, zabawą, śmiechem, przekomarzaniem się, przytulaniem się, miłością, wszystkim tym, co nam w duszy gra, czy możemy się po prostu z ludźmi fajnie po prostu podzielić. Ale tymi bogactwami jest również zasobny portfel, bo zasobny portfel, konto po prostu, które mamy pełne, wypełnione, to jest dzięki temu nie boli nas głowa. A kiedy nas boli głowa? Kiedy mamy, no nie mam tutaj pod ręką stos rachunków. Jak wytrzymać do pierwszego? Przecież wskutek tego, że nie ma pieniędzy, jest bieda, ile związków się rozpada, bo nie ma pieniędzy. Bo chłop jest zaganiany, że tak powiem, przepraszam za tego chłopa, no mężczyzna w domu, żona mu kołki ciosa, ale ona też jest po prostu zarobiona z przeproszeniem i ludzie zaczynają po prostu warczyć na siebie. Więc o to mi chodzi w tej wizji. I teraz pytanie, jeszcze dokończę. Chodzi o to, żeby umieć nauczyć się i brać, i dawać. I to zawsze musi być w równowadze, bo jeżeli tylko dajesz, popełniasz błąd. Ja ten błąd popełniałem przez wiele lat. Wyczerpię swoje magazyny. Ale z drugiej strony bierz, a nie na zasadzie nie, mnie to jest niepotrzebne, nie, ja sobie poradzę. No to też jest błąd. Musi być ekwilibrium, równowaga w braniu i w dawaniu. Inaczej jest przechył albo na jedną, albo na drugą stronę. I to jest pewna wizja. A na przykład ta misja, no moją misją na przykład jest uczenie, przekazywanie wiedzy, ale też doświadczanie. I to, czego doświadczam, czego się sam uczę, później przekazuję. Poznajemy na przykład zasady dbania o siebie, o własną sprawność, o własne zdrowie, czy o środowisko. Wszystko zależy od tego, z jaką firmą współpracujemy, bo możemy jakieś czyścicie, eko, jakieś inne historie i tak dalej. I to też jest nasza misja. Zobacz, możesz to zrobić prościej, łatwiej ci będzie, nie będziesz zatruwał środowiska jakąś tam chemią i tak dalej, i tak dalej. A więc i teraz o co chodzi? Ja już o tym wspomniałem. Ja mam taką ideę fix, żeby uwolnić ludzi. A wszystko zaczyna się od świadomości. Chodzi o to, żeby każdy z nas był wolny w podejmowaniu każdej decyzji. Czy to chodzi o pieniądze, czy chodzi o zdrowie, czy chodzi o każdą inną dziedzinę naszego życia. My mamy być wolni. Jeszcze raz powtórzę, a wszystko zaczyna się od tego, co my tu mamy. Od naszej świadomości. I tą świadomość trzeba zmieniać. I MLM to też jest zmiana świadomości. O nas samych, o świecie, o naszych znajomych, naszych bliskich, tak dalej, tak dalej. Tak to widzę. Super, no bardzo wyczerpująca odpowiedź. No fajnie, dzisiaj mam wywiad, nic nie muszę dodawać, nawet kurczę, tylko słucham, także fajnie, ale ja zresztą też wiem, że ludzie na pewno cenią też to, jak już się kogoś zaprasza na wywiad, to nie, że, bo ja zauważam też taką tendencję, że niektórzy zapraszają i gadają, zamiast wyciskać cytrynkę tutaj, także dobrze, że przechodzimy dalej, no świetne wartości, mega, to ja się ze wszystkim podpisuję, że to jest wszystko tak wybalansowane też, że nie ma tylko, że jedno jest dobre, tylko właśnie trzeba zawsze tego balansu w tym szukać. Tak, balans. To jest bardzo istotne. No dobra. To teraz tak, wiemy czym się kierować, to teraz powiedz proszę Janusz, czy z Twojej perspektywy każdy faktycznie się do tego biznesu nadaje, bo dobrze wiemy, że tak naprawdę praktycznie każdy jest w stanie dołączyć, no bo każdy jest w stanie załóżmy tam te 200, 1000, nawet 2000 zł, to nie trzeba tych 200 tysięcy wyciągać, ale czy faktycznie każdy się do tego nadaje i właśnie tak powiedz troszkę może o tych ludziach, którzy no jednak może niekoniecznie osiągnął ten prawdziwy sukces networku i czym to jest w ogóle, czym to jest spowodowane? Dlaczego tak się dzieje? Jasne. No tu poruszasz bardzo ciekawy temat, trochę prześmiewczy, bo kiedyś jak miałem, tu prowadziłem szkolenia, no załóżmy moja część to było zdrowie i tak dalej, ale zawsze miałem wtręty biznesowe. Niektórym to moim wyższym partnerom, wyższym liderom się to bardzo nie podobało. Janusz, ty jesteś tylko od zdrowia i w ogóle nie zajmuj się. My jesteśmy od biznesu. No, nie ukrywam, że to wkurzało mnie i
i dochodziło do pewnych konfliktów, ale to mniejsza z tym. Nie lubię zaszufladkowania. No i na tych szkoleniach nieraz mówię, słuchajcie, no jesteście tutaj, uczymy was, przekazujemy wam wiedzę, ale od razu wam powiem, przed jakimi ludźmi, potencjalnymi partnerami trzeba uciekać. I to tak, żeby się kurzyło za wami. Tak macie zwiewać. Jacy to będą ludzie? Jest cały szereg kategorii, wymienię kilka, więc pierwszą kategorią to, słuchajcie, są mamin synki, tatusiowe curusie. Bo mamin synek, który należy do Bractwa Świętego Lenia i Siedmiu Braci Ziewających, rano wstał, przeciągnął się, ziewnął i coś już dla wszechświata z siebie dał. Rozumiecie, o co chodzi, no nie? Tak samo są różne, powiedzmy, ta druga płeć też potrafi taka być. A nam się wydaje, że on na pewno będzie robił, a to jest po prostu leń, zwyczajny leń. Inna kategoria to są, żebyśmy się dobrze zrozumieli, tam chodzi o jedną literkę w słowie, to są kutwy, czyli dusi grosze. I teraz jak jest skonstruowany taki kutwa, taki dusi grosz, harpagon? Przecież on dostaje palpitacji serca, jak ma na przykład wydać 30 zł na ryzę papieru. Albo zapłacić 400-500 zł, no chyba, że nie ma, no to są różne sytuacje, na przykład na dwudniowe szkolenie w dobrym hotelu, gdzie ma wiedzę, w zasadzie to jest koszt pokrycia wynajmu tego hotelu na to szkolenie. To on dostaje białej gorączki. Więc jak on może zarabiać pieniądze, jeżeli on ma po prostu węża w kieszeni? We wszystko trzeba zainwestować. MLM też nie jest biznesem bez inwestycji. Muszę trochę kasy zainwestować, może w książkę, może w szkolenie. Polecam szkolenia Wojtka i całej grupy. Właśnie mój syn będzie, bo akurat zdążyliśmy 16 wykupić. Piotrek tam się pojawi, już chyba korzysta. Dalej, słuchajcie, następna kategoria to jest, ja to nazywam postawosklerotycy. Postawosklerotyk to na przykład człowiek kompletnie bez entuzjazmu, obarczony lękiem, który w sobie ma. Boi się wszystkiego, boi się pojechać, boi się poznać nowych ludzi, boi się, że na przykład pójść porozmawiać na przykład o właśnie naszym biznesie, bo co mój rozmówca powie? Powie mi może nie. No i co z tego, że powie, że nie? To jest postawoskleroza. Dalej, do tych postawosklerotyków należą czarnowidze i tak zwani realiści, a realista to jest zawsze ukryty pesymista. Wojtek, ty myślę realnie, przecież to nie dla ciebie. Ty się do tego nie nadajesz, bracie. Wszyscy ludzie tego nie chcą. A MLM, słuchaj, to jest piramida. Ja ci mówię, to myślę realnie. I to są tak zwani realiści. I teraz słuchajcie, nie wiem, czy wy pamiętacie, ale ja, bo akurat zapamiętałem to sobie, w 2007 roku pisałem pewną książkę, jeszcze czeka na wydanie od 2007 roku, jako jedyna tak długo czeka, dojrzała już 350 stron. Pisałem ją, no i akurat miałem włączony telewizor, leciał ten serial Polski Rancho, Lucy i tak dalej, Amerykanka polskiego pochodzenia, czy Polka przeflancowana. I ona, zapamiętałem to jedno zdanie. Wiecie co, Polska to jest taki dziwny kraj, bo zbierają się ludzie i zastanawiają się, co im jeszcze nie wyjdzie. To jest właśnie postawoskleroza. I to mamy to do siebie. Dalej, w tych postawosklerotykach to są jeszcze meteopaci, ja to nazywam. A kim jest meteopata? O Jezu, Wojtek, no ta twoja propozycja jest świetna, ale wiesz, a dzisiaj straszne słońce, upał. Nie, ja kiedy indziej wyjdę. Jakie pada deszcz? Wojtek, nie, no dzisiaj pada deszcz i ciemne chmury wiszą i tak dalej, i tak dalej. Może piorun go strzeli. Więc to są meteopaci. I takich sklerotyków jest troszeczkę. Następna kategoria, przed którą przestrzegam, uważajcie na swoich liderów.
To są liderzy, wieczni dyrektorzy, dyktatorzy, którzy narzucają wszystko, którzy są nieomylni, których metody są jedyne. Potrafi taki typ, bo ja miałem do czynienia też, siedzieć przed komputerem, przeglądać strukturę, łapać za telefon, nawet byłem świadkiem takiego czegoś i ochrzaniać powiedzmy jakiegoś partnera z dołu, że on zrobi za małe obroty, bo ten typ wyżej musi przecież zrobić awans. To są ludzie często nieprzyjemni w obyciu, rozliczający i jeszcze raz powtarzam, że po prostu przed takimi trzeba uciekać. I ostatnia kategoria, bym zamykał chyba ten temat, to są ludzie, którzy mają problemy z myśleniem o pieniądzach. Chcę mieć pieniądze, jest etatowcem, pracuje gdzieś tam w zakładzie pracy, żąda podwyżek, za mało zarabiam, ale z drugiej strony, jak widzi nas, tych MLM-owców, ten MLM-y, piramidy i tak dalej, no tak, tylko kasa im w głowie, oni chcieliby dużo zarabiać i tak dalej, przepraszam, jestem prześmiewcą, Wojtek jest uprzedzony o tym, wy akurat niekoniecznie, ironistą, autoironistą, też się śmieje z siebie samego, bo tak trzeba. Więc to są tego typu kategorie ludzi, którzy po prostu będą stwarzać wam problemy. I na koniec jeszcze jedno, bo sobie przypomniałem, możecie też znaleźć wśród waszych partnerów już istniejących ludzi, którzy mają, no, którzy po prostu coś tam robili, wyciągniecie ich za uszy, bo wy chcecie im pomóc, a im się nie da. Jak mówi taka szczególna postać, dla mnie naprawdę przykład ogromnego sukcesu, nie będę wymieniał oczywiście nazwiska, pewien człowiek Niemiec, u którego kiedyś byłem na szkoleniach w 2014 roku, który mówił, podał nam 21 takich wskazań, jak należy pracować, jedno szczególnie bardzo mocne, indiańskie powiedzenie, nie da się jeździć na zdechłym koniu. Poświęcisz swój czas, swoją energię w człowieka, który tego nie weźmie, nawet nie będzie ci wdzięczny za to. Stracisz ten czas, stracisz energię, którą mógłbyś przeznaczyć na zupełnie kogoś innego. A przecież robimy biznes. Oczywiście, że warto pomagać ludziom, tak, tylko że nie wszyscy na to zasługują również. No i tak to jest. No. Także takie to kategorie, tym się ludziom na pewno nie uda MLM w ogóle, tym kategoriom, Wojtku. Dobrze, no myślę tutaj, że bardzo wiele osób weźmie sobie do serca, mam nadzieję przynajmniej, bo tutaj bardzo ważne rzeczy zostały powiedziane, bo ja już zauważyłem też taką tendencję, że ludzie bardzo często mówią, że nie no, wiemy, że do networku nie nadaje się każdy i my faktycznie będziemy docierać tylko do tych osób, ale jak już ktoś do nas przyjdzie, to i tak bierzemy tam, dobra, bierzemy każdego, a później jeszcze ludzie się dziwią, że właśnie mają takie cyrki w tych strukturach, że mają takie osoby, które nie chcą pracować, które są roszczeniowe, przecież kochani, tak. Wy sami przyjmujecie. Także zwróćcie uwagę też na to, tak? Tak. Żeby nie tylko gadać, że ja nie jestem dla każdego, tylko faktycznie też takim być i sobie dobierać tych ludzi. Zawsze trzeba iść na jakość, a nie na ilość. Także... Tak, kiedyś się nauczyłem też od pewnego człowieka, który co prawda nie był akurat moim liderem, akurat tam się dużo uczyłem od niego, który ciągle mi powtarzał, mówi, panie Januszu, ale warto ze wszystkimi przynajmniej próbować, dlatego że ilość zamienia się w jakość. Mhm. A więc chodzi o to lejek, no nie? Tak jest. Generalnie jest, tylko tak dokończę tutaj tą kwestię. Takie różne badania wskazują, że tylko, bo o co chodzi w MLM-ie też? Chodzi o to, żeby przyciągnąć ludzi, którzy chcą zmiany w swoim życiu, chcą dokonać coś fajnego. I tylko okazuje się, około 5 ludzi na 100 generalnie chce zmian w swoim życiu. No więc znajdźmy tych 5 ludzi na 100. Jaki problem, no? Tak jest, dokładnie tak jest. Dobrze, także przechodzimy dalej. Janusz, przechodzimy do kolejnego pytania. Bo już tutaj właśnie troszkę napomknąłeś właśnie o tych pieniądzach w networku. Wiadomo, że ludzie gdzieś tam do tych pieniędzy, to jest też często taki temat tabu, ale właśnie chciałbym, żebyśmy to szerzej o tym rozmawiali, bo wiemy, że, znaczy już wiemy dzięki temu, co powiedziałeś, że network MLM to nie tylko pieniądze, że to nie chodzi o tylko i właśnie, że sukces odniosłem, jak zarabiam pieniądze. I właśnie powiedz proszę, jak ty interpretujesz w ogóle sukces w networku?
tak bardziej holistycznie, żebyś się do tego odniósł. Słuchajcie, sukces, tak jak mówiliśmy, to nie są tylko pieniądze. To są nasze relacje z ludźmi. To jest nasza radość, kiedy nasi partnerzy osiągają sukcesy. Dlatego, że MLM generalnie to jest działalność zespołowa. Tu nikt, ciągle powtarzamy, i wy wiecie doskonale, ja niczego nie odkrywam, czego byście nie wiedzieli. To tylko ewentualnie jeszcze raz to usłyszycie. To jest działalność zespołowa, tu nikt sam niczego nie zrobi. Nie ma szans nawet na to. Bo w biznesie tradycyjnym można. Otwieram firmę, robię, dłubię, pracownicy to i, ale a pracownicy to też jest zespół. Jeżeli będę źle zarządzał moją firmą typowego biznesu, no to oni odejdą albo będą po prostu, to będą psuje. To też trzeba umieć z tymi ludźmi pracować. Więc dla mnie MLM, niezależnie od pieniędzy, niezależnie od tego, że może mi dać coś fantastycznego, bo pasywny dochód to nie jest bajka o żelaznym wilku. Ja już mam taki pasywny dochód, oczywiście jak każdy nie jestem zadowolony z tego, z wysokości, ciągle chciałbym coraz więcej i więcej. No, to rozumiesz mnie, Wojtku, też jesteś ambitny i tak dalej, tak żartujemy sobie. A więc to jest to, tylko że no co z tego, że ja będę miał to kasę, jeżeli inni na przykład nie mają. A w MLM-ie zasada jest jedna. Jeżeli moi partnerzy, ci, którzy są na dole, downline'owie, mają pieniądze, to ja mam pieniądze, ale żeby oni zarobili pieniądze, to ja muszę się napocić, muszę się napracować. To nie jest tak, że wprowadzę dwóch, trzech ludzi i w ciągu 2 miesięcy już mam jakieś niebotyczne sukcesy. W sensie oczywiście money. Nie ma czegoś takiego. To jest bardzo ciężka praca, ale dająca ogromną satysfakcję i ta satysfakcja to też jest sukces. To jest zadowolenie. To jest coś fajnego, kiedy nawet na stacjonarne szkolenie się przyjeżdża i masa ludzi po prostu przychodzi, na przykład mówię teraz o sobie, Janusz, Jezus, fajnie i tak dalej, i tak dalej. Powiem wam anegdotycznie nawet. Jak to niektórzy mówią, fakt autentyczny, naukowo potwierdzony. Paradoks, tak. Kiedyś akurat na jednym ze szkoleń, no skończyłem te swoje chyba z 6 godzin wykładu prozdrowotnego, no idę do restauracji, jeszcze jestem w garniturze i tak dalej. No i widzę z daleka, że jest 16-letnia córka moich bardzo dobrych znajomych, z którą bardzo żeśmy się lubili. I ona krzyczy do mnie, Janusz! I pędzi do mnie. Ja tak się wystawiłem, a ona bach mi tu skok na prostu na biodra i się tuli do mnie fajnie. Ja mówię, dobra, chodź tutaj do wujka pedofila. No bo w tym momencie to tak wyglądało, tak? Taka po prostu nastolatka, jeszcze bardzo szczuplutka, więc ona wyglądała może na 12-14 lat. No ja, siwy facet i tak dalej, i tam się po prostu przytulamy. Ale mówię, dla mnie to jest sukces. Dziewczyna, która ma do mnie zaufanie, nie ma żadnych jakichś idiotycznych myśli, mamy fajne układy, lubimy się, kiedy przyjeżdżamy na przykład, kiedy się widzimy, kiedy na przykład teraz spotykamy się na przykład na szkoleniach, nazwijmy to umownie szkoleniach, no, spotkaniach online, powiedzmy, coś tam prezentuje, czy rozmawiamy, dzielimy się. To jest fajne, bo możemy sobie też pogadać, bo to są relacje, to są przyjaźnie. Ale wiecie, co jest jeszcze sukcesem? To jest to, że z niektórymi się rozstaliśmy. Nareszcie pozbyliśmy się jakichś nienawistników, ludzi, którzy do nas, którzy nie są kompatybilni po prostu z nami. To są te sukcesy. A więc skrzętnie zbierajcie te sukcesy, dostrzegajcie w drobnych rzeczach te wasze sukcesy, bo czasami do tego nie przywiązujemy wagi, a to jest bardzo ważne. No super, bardzo się cieszę, że to brzmiało. Mam nadzieję, że ten wywiad w ogóle obejrzy tysiące ludzi, żeby tak wszyscy mieli takie podejście do tego, to byłoby tak piękne. No to właśnie o to chodzi, że my, znaczy mówiąc my, czyli te osoby, które budują ten network, same go krzywdzą właśnie poprzez takie ściemy i te takie przekoloryzowania, no nie? Tak, i tego ja nie znoszę.
to trzeba po prostu mówić prawdę. Dlatego, że biznes MLM to jest biznes wielu porażek, może nawet więcej niż nam się wydaje. Ale jak pewien amerykański, kiedyś już nie pamiętam, David Nienan, o, nazwisko przypomina mi się, powiedział o biznesie, że po prostu każdy biznes jest biznesem porażek. Im więcej porażek osiągniesz, tym bliżej jesteś sukcesu. Normalne. I teraz popatrzcie, jakie jest stanowisko często naszych tak zwanych życzliwych w stosunku do nas. Wojtek, za co ty się wziąłeś? Co ty za typa tu sprowadziłeś? Stary, prawie 70 lat, robi online'a. Specjalnie może mu zapłaciłeś jeszcze, żeby po prostu propagandę siał? Czego od niego możemy się nauczyć i tak dalej, i tak dalej. I taki entuzjazm nasz to może być taki mieć high level, że wyjdziemy na stojąco pod najniższy stół w domu. To jest właśnie to. A więc po prostu MLM jest fajny. MLM to jest takie sito, bo przesiewamy na tym sicie tony piachu i w tych tonach piachu znajdą się diamenciki, tylko trzeba to przesiać. No. Proste. Tak jest, tak jest. Ja właśnie wczoraj też pisałem o tym na swoim Instagramie akurat, na którego też oczywiście zapraszam, jeżeli ktoś chce, to pisałem właśnie o tym, że procesu po prostu nie da się obejść, że muszą być te porażki, wyciąganie wniosków, no po prostu nie da się tak, że tutaj to po prostu pod tym się podpisuje 100%. Nie ma czegoś takiego jak łatwy sukces w biznesie, gdziekolwiek. Nie ma czegoś takiego. Dobra, i lecimy dalej. To już będzie ostatnie pytanie takie z tego takiego naszego fundamentalnego wywiadu tutaj. O tym nowoczesnym trochę networku porozmawiamy. No to też na pewno bardzo ciekawe dla osób, że tutaj osoba, która no pokoleniowo się różnimy energetycznie, to ja już podejrzewam, że ty jesteś młodszy ode mnie pewnie nawet z tego, co widzę. Także powiedz proszę, Januszu, tak, jak teraz, bo wiadomo, zaczynałeś w latach 90., no trochę czasu minęło. Całe moje życie tak naprawdę gdzieś tam przepłynęło. Gdzieś tam ja nie wszystkie zmiany pamiętam nawet, jeszcze byłem za mały nawet, za młody. Ale powiedz, jak według ciebie prowadzić właśnie ten network dzisiaj? Jakie są tendencje, jakie są potrzeby, realia rynku, technologie i tak dalej? Jak to wykorzystywać? I powiedz proszę o tych osobach, które nie dostosują się do tych zmian. Co ich czeka w ogóle według ciebie? Ja ci napisałem wcześniej, dinozaury muszą odejść z tego świata. Może aż tak źle to nie będzie, ale słuchajcie, no ja byłem przez całe lata przyzwyczajony do takiego typowego networku, że tam indywidualne spotkanie offline, face to face i tak dalej, bezpośrednio rozmawianie. No mój akurat tym bardziej był bardzo specyficzny, więc wymagał bezpośredniego spotkania z człowiekiem, porozmawiania i tak dalej. Ale gdzieś mniej co około 3-4 lata temu zaczęło we mnie się tak, wiecie, taka kotłowanina mentalna, gdzieś tam burzyć się gdzieś tutaj na bebeszkach. Nie, tak nie może być. Tak nie może być, bo my się zamykamy. Trzeba zacząć to jakoś inaczej. Ale ja wtedy nie miałem jeszcze z kim pracować. Tak prawdę mówiąc, ja już czułem, że coś trzeba zmienić, wkurzałem się, próbowałem mówić o tym moim liderom kompletnie bez żadnego zrozumienia. A co ty tam po co wymyślasz? W dodatku próba zaszufladkowania mnie, Janusz, to jest tylko od zdrowia i tak dalej, a my jesteśmy od biznesu, to też mnie wkurzało. No i trzeba było się z niektórymi rozstać, bardzo dobrze. A to się wszystko w sposób naturalny ustawiło, przepięknie. I do zespołu dołączył, do mojego zespołu, mój syn Piotrek. No przy okazji zaczęło się od tego, że musiał sobie po prostu biodra naprawić, bo groził mu wózek inwalidzki, ale to już mniejsza z tym. Sportowiec. No i po prostu ja mówię, Piotrek, zajmuję się biznesem, bo przecież z instruktora to nic z tego nie będzie. Lockdowny,
nie można było wyjechać na te, wiecie, alpejskie te łączki pokryte śniegiem i tak dalej. W Jastarni, bo on jest akurat instruktorem również sportów wodnych, też zaczęło być krucho. Mówię, zabieraj się, ale Piotrek już jest młodym facetem. Ma inne myślenie. Ja mówię, Piotrek, trzeba robić coś, zmienić online. No i zaczęliśmy to zmieniać. I ja, posłuchajcie, uważam, że MLM musi iść w kierunku online. To oczywiście to jest bardzo umowne teraz, a więc w związku z tym trzeba nauczyć się, tacy faceci jak ja, młodsi ode mnie również, którzy głęboko siedzą w tradycyjnym MLM-ie, muszą się nauczyć nowych technik, nowych metod, nowych technologii. Absolutnie. Bo o co chodzi? Bo nie dadzą, bo liderzy, którzy tego nie zrobią, stracą. Znaczy nie stracą może pieniędzy. Oni będą mieli, bo mają potężne struktury generujące obroty, ale nie będzie progresji i będą ci, którzy będą teraz przychodzić, nowi partnerzy, oni nie będą mieli narzędzi. Oni sobie już nie poradzą, bo rynek się zmienia. A więc to jest, będzie zażynanie po prostu rynku, mówiąc bardzo tak brutalnie. I ci wielu starych tych liderów, starych w sensie mentalności, mówi, a po co? Przecież wszystko idzie jak trzeba. Mamy to, nasze narzędzia sprzed na przykład 10 lat. One się sprawdziły i nadal będą się sprawdzały. Nieprawda. Nie będą się sprawdzały, dlatego że ja widzę na przykład u mnie, w moim MLM-ie, młodzi ludzie przychodzą no i patrzą na te narzędzia, no po prostu, co to jest takiego? No przecież to jest wstyd komuś pokazać, tak? Więc trzeba to po prostu zmienić. Po prostu, jeżeli ktoś nadal lekceważy nowe trendy w technologii komunikacji, to poniesie klęskę. Trzeba dostosować się do zmiennych warunków. Tymczasem następuje często tępienie partnerów poszukujących zupełnie nowych rozwiązań, kompletna niechęć do zmian. Tak jak mówiłem, po co? Tyle lat to szło. Zmieniają się technologie. Co? W dalszym ciągu sierp ptatowy ma być w akcji, ludzie? Albo może husaria przeciwko dronom? No, trzeba się nad tym zastanowić. Świat idzie do przodu. Dzisiaj każdy, zwłaszcza młodzi, mają takie urządzenia, o takie magiczne, tak? I wszystko to, ja jeszcze przyzwyczajony jestem do pracy ciągle na laptopie. A Piotrek, mój syn, mówi, tata, no wszystko odbywa się tutaj. Ja muszę się też tego bardziej nauczyć, bo dla mnie to jest troszeczkę takie dziwne, to narzędzie, ale muszę się tego nauczyć, nie ma wyjścia. Ja, facet, który ma prawie 70 lat, czy ktoś chce, czy nie, albo się zmieni, albo z tego odejdzie i będzie miał taki, wiecie, taki kryzys wieku jakiegoś tam. No przecież tak dobrze było, czemu to się skiepściło? Chciałem inne słowo po prostu powiedzieć i tak dalej, i tak dalej. Nowe realia, a więc nowe narzędzia, nowe metody i koniec, kropka. Przypomina mi się, słuchajcie, taka historia, jak to austriaccy generałowie przegrywali bitwy z Napoleonem i narzekali, bo dlaczego przegrali w ogóle? Bo Napoleon nie walczy zgodnie ze sztuką wojenną. No więc dzisiaj niezgodnie ze sztuką prowadzenia MLM-u. Jaką sztuką? Wszystko się zmienia. Polonez, który był, mam na myśli samochód, a wcześniej syrenka albo Pabieda, czyli dawna Warszawa, gdzie jeździmy Merolami, BMW-kami i tak dalej. Zmieniło się coś czy nie? Były stacjonarne telefony, dzisiaj są tak. Później były Nokie. O, przy okazji dla Nokia, bo to jest klasyczny przykład. Pamiętacie, że Nokia była potężną firmą, która rządziła na całym świecie w dziedzinie tych urządzeń? I co? I oni uznali, że wszystko jest w porządku, wszystko działa, mocne telefony, dobre baterie, mocne i tak dalej, ale pojawiło się coś nowego.
zwłaszcza młodzi ludzie zaczęli szukać, bo tu jest aparat fotograficzny, tu jest połączenie z całym światem i tak dalej. I co? I nie ma Nokii praktycznie. Dinozaury muszą odejść. Tyle. Piękne takie słowa słyszeć, kurczę, no to naprawdę bardzo, bardzo ważny przekaz tutaj, bardzo fajnie też podany na przykładach konkretnych, że jeszcze bardziej tutaj, mam nadzieję, że do wielu osób trafi. Tak, spotykam się z takimi osobami właśnie to, o czym powiedziałeś, że lekceważą to i nawet ci ludzie nawet nie są często świadomi, ile oni po prostu tracą właśnie przez to, tak. a nawet nie zyskują może, no tracą, nie zyskują, tak, więc tak to gdzieś tam działa i ten rynek, no cóż. Ale robią krzywdę swoim potencjalnym partnerom. Tak, to właśnie super, że o tym powiedziałeś, no nie, bo tak, no niestety tak często jest, że ci liderzy, którzy osiągnęli sukces offline'owo i oczywiście ogromny szacunek dla nich za to, potężny. Tak, oczywiste. Ale właśnie te osoby nowe, które dołączają, oni tego nie zduplikują w tych czasach, niestety. Nie. Oni tego nie powtórzą. To jest po prostu niemożliwe coś takiego zrobić, nie? No, także tak, no, trzeba być otwartemu. Także dobra, super. No i Janusz, to jest oczywiście jeszcze ostatnie pytanie, takie na koniec tego, jakże no, takiego mega przekrojowego i wartościowego, i dystansowego, i po prostu różne emocje. Po prostu tutaj Janusz, w social media to byś normalnie furorę zrobisz, jak jeszcze będzie bardziej aktywny, bo tak potrafisz różne... Nie podbijaj bębenka młodzieńcze, bo ja wyskoczę tutaj z tego miejsca, gdzie tu siedzę. Boże święty, tak przebiję. Dobra. I ostatnie pytanko o książki. Wiemy, że jesteś autorem 17, przynajmniej na ten moment, z tego co wiem. 18 to czeka właśnie, o której mówiłem. Pewnie w tym roku wydam. Dobra, super, także też tutaj czekamy. Ale jakie byś książki ty polecił odnośnie networku, odnośnie network marketingu, takie i tak? Dla osób początkujących i dla zaawansowanych. Mówisz o moich książkach w ogóle generalnie? Nie, w ogóle wszystkich różnych książkach. O wszystkich książkach. Twoje książki oczywiście też tutaj na pewno podlinkujemy, ale o takich książkach pod network, które bym mógł powiedzieć. Jasne. Dwie pozycje. Słuchajcie, przede wszystkim tak. Ja akurat zajmuję się przede wszystkim, jak mówiłem, dziedziną prozdrowotną bardzo silnie, chociaż też jedną taką książkę, taką trochę do wewnętrznego użytku dla tych naszych grup, akurat napisane na temat MLM-u i tak dalej, takie kompendium, takie narzędzia, nawet no, też dotyczące świadomości, a więc sugestie na temat pieniędzy, zmień myślenie i tak dalej, co to jest MLM, bo ludzie, czy argumenty, jak rozmawiać o tym, ale to jest mniejsza z tym. Natomiast jestem fanem wielu książek, na przykład Harv Eckert chyba, jak dobrze pamiętam, być może to nazwisko trochę lekko przekręcę. I w ogóle książek wpływających na naszą świadomość i podświadomość, czyli uczących zmian. Tu nie chodzi nawet o to, że jest książka na temat MLM-u, jak robić, bo słuchajcie, wszystkie techniki sprzedaży, te marketingowe różne cudeńka, to można wyrzucić do kosza, jeżeli najpierw nie zmienimy swojej świadomości. Jeżeli zmienię świadomość moją, to nie będę musiał uczyć się tych jakichś, nie wiadomo jakich technik NLP, jakichś innych historii i tak dalej na przykład, bo to wszystko będzie płynąć z serducha i nie z tej bani, z przeproszeniem, bo rozum jest bardzo zawodny, ja go nazywam rozumkiem. My, jeżeli mamy robić nawet biznes, może się to komuś nie spodoba, ale to nie dbam o to, sorry, ale wszystko, co robimy, mamy robić z poziomu serca. Wtedy pieniądze też przyjdą, będziesz przyciągał te pieniądze. Dlaczego? Bo one nie są celem samym w sobie, o czym już żeśmy mówili. To jest bardzo ważne, to jest bardzo istotne. A więc zadbaj o swój rozwój osobisty, o swój rozwój duchowy. Zobacz piękno w sobie. Zobacz, jakim jesteś człowiekiem nieprawdopodobnym. Jak funkcjonuje twoje ciało. Słuchajcie, Jezu, jaka komórka. Bóstwo. Najlepiej na piedestał to, czy jakiś tam samolot, czy jakiś samochód. Przecież to jest kupa złomu w porównaniu z tym naszym chociażby ciałem. A dodatkowo mamy uczucia.
Możemy być szlachetni, możemy, poświęcamy nawet życie za innych. A więc mnie chodzi o to. I mamy prawo, trzeba zrozumieć w tym rozwoju osobistym, duchowym, że mamy prawo do bogactwa. Nie przyszliśmy na ten świat, żeby cierpieć, żeby chorować, żebyśmy byli poniewierani. Absolutnie. To jest jakieś błędne pojęcia w ogóle, które nam różni ludzie nieraz wtłaczają. Szkoła, różne wyznania, nie chcę oczywiście o tym mówić, ale taka jest prawda. Całe społeczeństwa, rodziny wręcz, otoczenie i tak dalej, i tak dalej. My mamy się wznosić. I jeżeli zmienimy naszą świadomość, to przyciągniemy do siebie wszystko to, czego potrzebujemy do pięknego życia, bo nasze życie powinno być piękne, a nie nędzne, a nie jakieś stłamszone i tak dalej. Tak jak piękny kwiat. Jest ta piękna baśń Andersena o brzydkim kaczątku, tak? Wielu z nas to są takie brzydkie kaczątka, które się potrafią zamienić w pięknego łabędzia. Tylko trzeba dać sobie szansę przede wszystkim. Dlatego czytajcie książki o podświadomości, o zmianie, o tym, jacy jesteście cudowni, nasycajcie się piękną muzyką. Zostawcie czasami tą telewizornię, gdzie się wylewają ścieki po prostu zniechęcenia, przerażenia, lęku i tak dalej, i tak dalej. Chodzi o to, żeby zacząć siebie budować w tym pięknie, w tej radości, w tych wszystkich najpiękniejszych rzeczach. Tytułów nie podam, bo tego jest masa. Nawet nie pamiętam, o, za mną biblioteczka cała stoi i tam jest akurat masa tego typu książek różnych. No to jest kilkadziesiąt lat pracy nad sobą. W mojej dziedzinie chociażby zdrowie, które mnie zafascynowało, to jest ponad 20 lat pracy i pisania. No, dzisiaj patrzę nieraz na jakieś tam stoisko, na którym wykładam moje książki, bym się, Boże, ja to napisałem? Jak ja to zrobiłem? Aż trudno czasami uwierzyć w to, tak? No i tak to jest. No. Rozgadałem się trochę, Wojtek. Dobrze, dobrze, fajnie. Otworzyłeś się, ja jestem przekonany tutaj, że widzę. Ale to jest twoja wina wyłącznie, twoja wina. A tak, moja wina. Dobrze, czyli w ogóle ktoś musi być winny, bo zawsze ktoś musi być winny, tak często myślimy, tak? Tak, tak, są takie stereotypy. Dobrze, Janusz, super, tak, czyli tutaj zostawimy ludzi troszkę z takim, niech sobie pomyślą sami gdzieś tam z tymi książkami. Harvey, w ogóle też fantastyczne jest to, że wspomniałeś o Harvekerze. U mnie w ogóle od Harvekera, że tak powiem, wszystko się zaczęło. On mi zmienił totalnie postrzeganie na świat, na pieniądze, na wszystko w ogóle, na mental głównie, nie? Duchowość już tam mental, tematy z czasem przyszły, także super. No cóż, bardzo Ci dziękuję. I teraz jeszcze też taka informacja techniczna, zanim jeszcze złożę takie już ostateczne podziękowania za ten wywiad, za tę rozmowę. Wszystkie linki do Janusza, do jego książek, bo Janusz, tak jak mówię, jest autorem 17 książek, 18 czeka już w tym roku i już Januszu, słowo się rzekło, idzie w świat, ludzie usłyszeli, trzeba kończyć, masz determinację do tego, żeby skończyć książkę. Oczywiście też wszystkie linki do Janusza, jeżeli chcecie po prostu go znaleźć w internecie, tak Janusz, jest w internecie, ma też świetny kanał na YouTube dotyczący zdrowia, który sam wczoraj, jak przed nagraniem tego wywiadu, w ogóle się tak tym kanałem zachłysnąłem, że to drugie w nocy oglądałem, także no, ja też mnie tematyka zdrowia bardzo mocno interesuje. Także kochani, macie wszystkie linki w opisie i oczywiście dajcie znać w ogóle, dajcie znać w sekcji komentarzy, co tutaj z tego wykładu wynieśliście dla siebie, bo to jest mega istotne. Udostępniajcie dalej, jeżeli poczuliście w nim wartość, bo uważam, że tutaj mega bardzo dużo wartości takich fundamentalnych wartości zostało poruszonych, nie tylko na networku, ale w ogóle o życiu, bo to jest naprawdę fantastyczny tutaj przekaz. No i cóż, bardzo Ci dziękuję, Januszu. Naprawdę była mega świetna, merytoryczna rozmowa. Przerosło to moje oczekiwania, które były i tak bardzo wysokie, bo bardzo się fascynowałem przed tym wywiadem i mogę się go doczekać. Także mam nadzieję, że to nie nasze ostatnie spotkanie. Ja bardzo dziękuję z kolei. Jeszcze raz, Wojtek, bardzo Ci dziękuję za to. Za to, że mogłem powiedzieć w większej grupie osób to, co mi w duszy gra nieraz, to, z czym się nieraz dzieliłem, ale Wam wszystkim słuchającym, oglądającym również bardzo Wam dziękuję za to, niezależnie od Waszych później opinii i tak dalej.
Za to, że mogłem tu się spotkać z wami i podzielić się tym. Jeszcze raz powtarzam, nie każdy, nie wszystkim musi to odpowiadać, jest jasne. W tym jesteśmy też wolni, mamy być wolni. Mamy mieć własne opinie i tak dalej. Natomiast wyrażę słowa podziwu również dla was, dla Wojtka również. Wytrzymaliście ze mną godzinę. O Matko Bosko. Ja myślę, że dla wielu osób to nawet nie, ta godzina tak szybko minęła, że nie są świadomi, że to godzina już. Ale sprawdziłem teraz godzina. Tak, super. Także dobrze, dziękujemy jeszcze raz, naprawdę. Super tutaj rozmowa. Pamiętajcie, że jeżeli... Jeszcze chcecie... raz bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Naprawdę bardzo dziękuję. Z serca. Jeżeli chcecie być na bieżąco, to oczywiście subskrybujcie kanał w co wtorek o godzinie 20. Zawsze tutaj nowy materiał. Raz z mojej strony, raz tutaj z takimi wybitnymi ludźmi właśnie jak Janusz. Także trzymajcie się ciepło. I do następnego. Dużo sukcesów. Wszystkiego dobrego. Cześć, trzymajcie się, papatki.